Widzę, że się schodzi publika. Bardzo mnie to cieszy, pomimo tej godziny późnej w tym ostatnim dniu. Myślałem, że już wszyscy się zawinęli, ale widzę, że po obiadku wszyscy najedzeni, więc świetnie. No tak jak już zostało wspomniane, dzisiaj jestem z tematem prezentacji a propos Junipera, lub jak kto woli Junipera po angielsku. Jest to nasz open source'owy boilerplate. No więc tak, nazywam się Bartek i pracuję jako technical lead w Awesome Studio. Przyszedłem dzisiaj, aby podzielić się z wami technikami i różnymi trikami, które wypracowaliśmy przez ostatnie lata w Awesome'ie jako cały team. I sądzę, że one mocno automatyzują i usprawniają pracę naszego zespołu. Więc może przejdźmy już do meritum. Wydaje mi się, że każdy z WordPress developer przechodzi przez taki etap swojej ścieżki kariery, gdzie jest freelancerem. I wtedy nie do końca wiemy, czy ten kod, który wypuszczamy do klienta, jest poprawnym kodem. Nikt nie sprawdza, nikt nie robi nam code review, nikt nie merge'uje naszych pull requestów. No, może wtedy zapanować pewien chaos, prawda? No bo wszystko to, co mamy na stacku, to wierzymy w to bez większego sprawdzania. No i załóżmy, że siadamy do jednego z naszych pierwszych projektów, no i musimy przechodzić przez to całe flow. Tego, jakie tule dobrać, jak postawić lokalne środowisko, czy będziemy korzystać z jakiegoś środowiska gotowego, czy będziemy stawiać osobno Apache'a, Nginxa, jak będziemy wysyłać pliki na repozytorium, czy będziemy tam przetrzymywać całego WordPressa, czy będziemy przetrzymywać pluginy. No wtedy oczywiście mamy problemy również z aktualizacją tych pluginów, no bo niektórzy mogą spulować, niektórzy nie. Jak to puścić na środowisko docelowe? Ustalamy też, jak będziemy przechowywać pliki w samym katalogu motywu. Czy będziemy wszystko wrzucać do functions PHP? No, wypadałoby jednak tego unikać z uwagi na to, że no, wiecie, posiadanie 8000 linii w pliku functions PHP ze wszystkimi CPTK-ami i innymi rzeczami potrzebnymi w projekcie nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Ustalamy sobie, jak będziemy przechowywać pliki w tym katalogu, więc tworzymy sobie osobny folder dla include'ów, tam sobie oczywiście wszystko require'ujemy. No, nie jest to też najlepsze rozwiązanie. Myślimy też nad tym, jaki bundler użyć, czy będziemy korzystać z jakiegoś webpacka, jak będziemy kompilować pliki SCSS i JS, czy będziemy używać zwykłego watchera w naszym na przykład PHP Stormie albo Visual Code Studio. No, schodzi na to od groma czasu i powoduje dość duży problem, który są to po prostu czynniki chaosu. A co gorsza, jeżeli mamy tych projektów sporo, no to za tydzień już po oddaniu projektu nie będziemy pamiętać o tym, jakie przyjęliśmy podejście przy tym kodowaniu. Jeśli mamy w zespole kilku deweloperów, no to kilkadziesiąt projektów nam to pewnie robi. No i przy maintenance każdy deweloper musi zostać wdrożony w projekt i może być to uciążliwe, bo stracimy strasznie dużo czasu na zapoznawanie się poszczególnych członków zespołu z projektami. Nikt nie wie, gdzie szukać tych plików, czy faktycznie muszą przegrzebywać cały plik functions, czy już mogą udać się do stworzonego wcześniej katalogu. I ja również, tak jak każdy z mojego zespołu, na początku mierzyliśmy się oczywiście z tymi problemami, no ale później postanowiliśmy usiąść i obgadać, jak możemy to wszystko zautomatyzować i zoptymalizować. I tak właśnie powstał Juniper, albo jak to woli po angielsku, Juniper. I opracowaliśmy to środowisko, patrząc na trzy główne grzechy deweloperów. Staraliśmy się je poskromić. No i teraz je właśnie przedstawię. Pierwszym grzechem głównym, na który wpadliśmy, było ładowanie plików JS i CSS w niepoprawny sposób. No, błędna konfiguracja naszego bundlera, który obraliśmy wcześniej przy wybieraniu toolów, no, może powodować, że w naszym PageSpeed Insight będziemy mieli problemy. Jak widzicie tutaj na górnym screenshocie, jest możliwość uzyskania lepszych wyników. Jeżeli ograniczymy ładowanie nieużywanego JavaScriptu, problem ten występuje wtedy, kiedy wrzucamy wszystkie pliki JS do jednego pliku. No, nie potrzebujemy na przykład walidacji kontakt forma, jeżeli ten kontakt form na danej stronie w ogóle nie istnieje. Na dolnym screenshocie widzicie, jak my to rozegraliśmy, czyli mamy osobne pliki JS, PHP, SCSS dla każdego z naszych bloków, które używamy w naszym boilerplate'cie.
Oczywiście możemy też osiągnąć ładowanie tych plików osobno, tak żeby w wybranym przez nas bundlerze nie było tego problemu. No niemniej tutaj w naszym środowisku mamy to od razu i nie musimy nic z tym kombinować. Drugim grzechem głównym jest plik functions.php. Tak jak wspomniałem, zawiera on zbyt wiele linii kodu. Spotkałem się z projektami, gdzie tych linii było nawet ponad 2000. No i posiadanie zbyt dużej ilości kodu w tym pliku może powodować problem w utrzymaniu takiego kodu. Często taki problem występuje, gdy otrzymujemy projekt do maintenance. I kiedyś zapytałem jednego z deweloperów, czemu akurat cały ten kod pakuje do functions.php. Niestety nie potrafił wybrnąć z tego w żaden logiczny sposób. Powiedział, że tak na Stack Overflow powiedzieli, żeby wrzucić do functions.php, to on tam zapakował. No, już lepszą opcją byłoby tworzenie tych osobnych plików pod dodawanie CPT-ków, robienie include'ów ich functions. No, nie jest to rozwiązanie idealne. Pokażę wam na następnych slajdach, jak my to rozwiązaliśmy. No i wydaje mi się, że nasze podejście na ten moment jest najlepsze, jakie mogliśmy wypracować. W naszym stacku plik functions.php ma tylko 71 linii i to jest zupełnie wystarczające na ten moment. I ostatnim grzechem głównym, który mamy, jest brak porządku w folderze motywu. Jest on mocno powiązany z tym, co mówiłem przed chwilą a propos pliku functions.php. Jak widzicie na screenie, ktoś potworzył też osobne pliki dla funkcji na przykład od footera. No niemniej wszystko jest znowu wrzucone do głównego folderu templatki. No i odszukanie tutaj jakiejkolwiek funkcjonalności no, wiąże się z tym, że musimy przeszukiwać jakby cały projekt. No nie możemy się łatwo połapać, w którym pliku będzie dana funkcjonalność. I jak widzicie, wygląda to tak u nas. Dla każdego bloku mamy te cztery pliki, które widzicie na lewym screenshocie. Po środku mamy stworzony katalog include i w środku są również poszczególne katalogi odpowiadające naszym blokom, custom post type'om i taksonomią oraz Ajaxowi, jeżeli jest konieczny w danym bloku. I też dla każdego z bloków posiadamy pliki tweak i do czego one służą i jak na nich działamy, to też zobaczycie na przyszłych slajdach. A więc grzechy główne mamy załatwione. Teraz możemy przejść do tooli, jakich używamy w naszym stacku. Więc czym dokładnie jest Uniper? Uniper to jest open source'owe oprogramowanie, które jest głównie zbudowane właśnie z Bedrocka, Timbera, ACF Timberblocksów i wielu innych narzędzi, które ułatwiają życie programistom. Usiedliśmy na chwilę i zastanowiliśmy się, co możemy zautomatyzować w naszym stacku. W każdym projekcie mieliśmy do czynienia z dynamicznymi treściami. Był zazwyczaj Gutenberg, więc mogliśmy to założyć, że tak będziemy tworzyć projekty. Musieliśmy tworzyć niestandardowe typy wpisów, no i niestandardowe taksonomie, które też przypisywaliśmy do tych naszych custom post type'ów. Ostatnią rzeczą, którą mogliśmy zautomatyzować, oczywiście po tworzeniu tych wszystkich wymienionych przeze mnie wcześniej rzeczy, jest stawianie projektu. Chcieliśmy mieć tam coś w stylu Wizarda, takiego instalatora, który przy użyciu tylko kilku poleceń będzie w stanie wygenerować nam plik ENV, który jest wymagany w Bedrocku, tak aby to działało. Tam definiowane są wszystkie zmienne środowiskowe. Coś a la wp-config w Vanilla WordPressie. No i teraz sądzę, że powinniśmy przejść przez każdy z tych tuli i opowiedzieć o nim pokrótce, no bo czas też nas goni. Zacznijmy od Bedrocka. Bedrock sam w sobie jest również open source'owym boilerplate'em, szablonem startowym. Zarządzanie zmiennymi jest tutaj właśnie bardzo proste z uwagi na ten plik ENV, o którym już wspomniałem. No i to, co jedna z ważniejszych funkcjonalności Bedrocka, to Composer. Przy użyciu Composera możemy ściągać WordPressa, możemy ściągać również przy użyciu WPackagista pluginy w odpowiednich wersjach, też bardzo, bardzo polecam tego toola. I wtedy przy użyciu tych Composera i WPackagista nie musimy zupełnie martwić się o to, czy przechowywać pluginy i sam core WordPressa na naszym repozytorium. W połączeniu z Buddym oznacza to, że mamy kompletną automatyzację. Oczywiście można też użyć innego toola CI/CD. No niemniej my działamy na Buddy, mamy również dla niego potworzone pliki YAML, które nam ułatwiają pracę.
I wtedy jesteśmy w stanie jakby upewnić się, że wszyscy z naszego teamu, wszyscy uczestnicy projektu będą na tym samym etapie, czyli wszyscy będą mieli te same pluginy, nie będzie problemów z kompatybilnością oraz to, że na serwer stagingowy bądź też produkcyjny wyślemy kod, który przetestowaliśmy lokalnie, idealnie w tej samej wersji. Przechodząc do Timbera, prawdopodobnie niektórzy z was już korzystają z jakichś customowego systemu szablonów w WordPressie. Na przykład mamy Sage'a, w którym mamy blady pożyczone od Laravela. No, my w Uniperze wybraliśmy Twiga, który jest również na przykład w Symfony dostępny. Dlaczego Timber akurat zamiast Sage'a? Twig jest tutaj taki bardziej strict, bym nazwał. A naprawdę chcemy mieć podejście w naszym boilerplate'cie w stylu MVC. Dlatego nie można tutaj jakby wklejać kawałków kodu PHP w pliki twigowe. No jest to na pewno bardziej utrudnione. Oczywiście możemy tam próbować jakieś sety ustawić, ale lepiej wszystko robić po stronie PHP. I tak jak tutaj widzicie na screenshocie, możemy w bardzo prosty sposób przekazywać zmienne do naszego pliku Twig. Na początku generujemy sobie kontekst, pobieramy sobie kontekst, który już mamy, potem tworzymy nowy obiekt posta i przekazujemy post do kontekstu, a następnie renderujemy zadaną templatkę, więc plik PHP dla naszej templatki wygląda dość prosto. Jak tutaj możecie zauważyć, mamy templatkę twigową. Po wszystkich tych krokach możemy sobie spokojnie ją wyrenderować i będziemy tam mieli dostępny cały szablon z kontekstem. No, szablon w PHP na pewno nie byłby tak czytelny i moglibyśmy mieć problem z późniejszym maintenance'em. Przypuszczam też, że możemy założyć, że każdy z naszych klientów potrzebuje mieć w pełni edytowalny motyw. Prawdopodobnie większość z was używa jakichś niestandardowych motywów z jakimś flexible contentem albo pewnego rodzaju custom metaboxami. Właśnie w tym momencie z pomocą przychodzą nam ACF WP Blocksy, które przy użyciu tylko kilku, jak widzicie na lewym screenshocie, linijek komentarza pozwalają nam tworzyć customowe bloki w plikach Twig. Tworzenie takiego bloku polega jedynie na utworzeniu tego Twiga oraz przypisaniu grupy pól do ACF-owych do tego bloku. No oczywiście wymagany jest ACF w wersji Pro, ale nie musimy zupełnie korzystać z React.js-a przy tworzeniu tych bloków. Wszystkie pola, które sobie przypisaliśmy w ACF-ie, są od razu dostępne w tablicy fields w naszym pliku Twig. Inną fajną rzeczą jest to, że możemy używać filtrów w PHP-ie, utworzonym specjalnie dla tego bloku i zarządzać tam kontekstem tego bloku. Ale to nie wszystko. Jesteśmy programistami, jesteśmy leniwi. Nie chcemy ręcznie kopiować, wklejać, edytować tego komentarza. Wypadałoby to jakoś również zautomatyzować i utworzyć jakiś skrypt. Wpadliśmy na skrypty w Bashu. I tak jak wspomniałem, stawiamy bardzo na automatyzację. Stworzyliśmy, z tego co pamiętam, 5 skryptów, które pomogą w konfiguracji projektu oraz w tworzeniu typów postów, taksonomii i bloków w zaledwie kilku kliknięciach. Jak możecie zobaczyć na screenshocie u góry, jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, aby stworzyć nowy post type, jest wywołanie bashowego pliku cpt.sh i musimy wpisać jedynie nazwę cpt-ka, który chcemy stworzyć i to wszystko. Po kliknięciu Enter już custom post type zostanie utworzony, automatycznie pojawi nam się już w dashboardzie, możemy to sprawdzić, więc wszystko już mamy tam w naszym systemie do zarządzania treścią. Jak widzicie tutaj, taki plik został utworzony poprzez wpisanie zaledwie tych dwóch linijek. Każdy członek zespołu będzie wiedział, w którym miejscu on się znajduje, więc mamy tutaj ściśle określoną ścieżkę i wszędzie wszystkie funkcjonalności dotyczące tego CPT-ka no, powinny znajdować się jakby w tym pliku, jako że jest on też napisany w formie obiektowej. Automatycznie jest ładowany z uwagi na to, że używamy PSR-a 4, czyli nie musimy zupełnie go nigdzie inkludować. Mamy porządek również w naszym pliku functions PHP. Wszystko za nas rozwiązuje Composer z PSR-em 4.
I jeśli chodzi o standardy kodowania, nie chcemy też walczyć o to, czy używamy spacji, czy tabulacji w naszych plikach, które kodujemy. Zazwyczaj powoduje to problemy w repozytorium, gdyż w momencie, gdy wysyłamy merge request i akurat deweloper miał ustawiony u siebie lokalnie beautifier na tabulację, a wcześniej były to spacje, no to widzimy edycję wszystkich linii kodu. No jest to mocno problematyczne, gdyż nie wiemy, który kod nawet mamy sprawdzać. Doszukanie się tego jest trudne. Dlatego wybraliśmy standard WordPress Extra wraz z PHP Code Snifferem i mamy go również połączonego z naszym repozytorium w GitHubie. Takie podejście daje nam pewność, że kod napisany przez jednego dewelopera będzie identyczny jak kod napisany przez drugiego dewelopera, no i nie będziemy mieli problemów w całej ścieżce naszego deploymentu, nie będzie problemów z rozwikłaniem merge requesta. I jak możemy zauważyć na tym slajdzie prezentacji, kod jest nieuporządkowany i trochę chaotyczny. W niektórych miejscach brakuje spacji. Nie wiem, czy jest to widoczne, może być to ciężko, ale musi mi zaufać, że w niektórych miejscach brakuje spacji między zmiennymi a nawiasami. Automatyzacja tutaj może zaoszczędzić nam wiele czasu, a my wiemy, że kod stworzony przez jednego z devów będzie identyczny jak kod od drugiego. Tutaj już wygląda to lepiej. No, na pewno będzie łatwiej poruszać się po tym pliku, nie będziemy też mieli jakby rozgardiaszu pomiędzy zmiennymi a funkcjami. Wiemy też, że na pewno stosujemy tutaj poprawne odstępy. I praktykujemy również podejście test-driven development, więc korzystamy z testów jednostkowych w PHP, ale chcieliśmy mieć coś bardziej nowoczesnego dla testów frontendowych. Więc zdecydowaliśmy się na Cypressa. W naszym stacku jest dodany przykładowy skrypt, który sprawdza, czy WP REST API jest blokowane. No nie chcielibyśmy mieć widocznych wszystkich użytkowników z naszego portalu dla szerszej publiczności, więc wtedy musimy sprawdzać za każdym razem, czy na pewno nie został ten endpoint odblokowany. I co dokładnie osiągnęliśmy, tworząc i używając Unipera i jakie korzyści mogą płynąć dla was? No głównie jest to developer experience, a więc przede wszystkim osiągnęliśmy powtarzalność, automatyzację. No i jesteśmy pewni, że przenoszenie się między projektami nie sprawi bólu głowy poszczególnym deweloperom. Wiemy, gdzie szukać kodu, gdzie możemy utrzymywać wtyczki, jak aktualizować naszego WordPressa i wdrażać go w określonym środowisku. No, innym aspektem jest optymalizacja, o której wspomniałem na początku, dotycząca ładowania plików JS i CSS. I każdy nowy deweloper będzie wiedział, w jaki sposób to u nas działa. Nie ma potrzeby przeznaczać kolejne godziny na opisywanie struktury projektu dla pozostałych kolegów. Oczywiście wymagana jest dokumentacja tylko dla takich większych funkcjonalności typu jakieś integracje zewnętrzne. No niemniej te podstawowe rozwiązania mamy już załatwione od razu from the scratch. I mam nadzieję, że dacie szansę Uniperowi i przetestujecie takie podejście, jak my próbujemy to uzyskać. Oczywiście jest to open source, więc zachęcamy też do forkowania i dodawania swoich propozycji automatyzacji. I dzięki śliczne.